Na pościeli widoczna była krew. Irminę wstrząsnęło obrzydzenie, chociaż jako pielęgniarka widziała dużo. Może Lidia była czynnikiem, który wprowadził te zmiany. Tamci ludzie byli dla niej tylko pacjentami, do których przychodzi się na chwilę. Podać leki, poprawić poduszkę czy pomóc w drodze do toalety. Nie przywiązywała się do nich, by ból po ich stracie nie był silny. By potem mogła wrócić do normalnego życia i nic nie zaprzątało jej głowy. Kilka razy była świadkiem czyjejś śmierci i nigdy nie czuła z tego powodu żalu. Wiedziała, że wykonała swoje zadanie najlepiej jak mogła, a ponury koniec dla tych ludzi był, można by rzec, całkiem przyjemny. Przyjemny, bo choroba przestaje siać spustoszenie, a organizm się wycisza. Widziała twarze ludzi, na których malowała się ulga, kiedy po raz ostatni zaczerpnęli powietrza i gdy uścisk ich dłoni słabł. Byli jej całkowicie obcy. Choć znała ich imiona, wciąż pozostawali anonimowi, bez wyrazu i historii. Nigdy nie zastanawiała się, dlaczego Lidia jest dla niej tak ważna. Nie potrafiła powiedzieć, dlaczego to na nią zwraca większą uwagę, staje się delikatna i czuła. Jak dba i troszczy się w czasem przesadny sposób, chcąc trzymać nastolatkę pod kloszem. Zwłaszcza gdy wszystko się zmieniło. Przyłapywała się na nieustannym myśleniu o Lidii, gdy nie było jej w pobliżu. A jednak nie w jej stylu było nawiązywanie trwałych i silnych relacji. Jakby ludzie zupełnie nie byli w kręgu zainteresowań Irminy. Uderzyło ją bolesne przekonanie o nieuchronnym końcu. Przez chwilę patrzyła na nią i nie mogła się ruszyć. Chciała do niej podejść, unieść jej delikatne ciało i kołysać, póki śmierć nie zabierze oddechu, a dziewczyna pogrąży się w wiecznym spoczynku. Racjonalna część jej osobowości mówiłaby próbować ją ratować, bo być może jest jeszcze szansa. Może infekcja nie posunęła się tak daleko. Dlaczego w ogóle myśli o najgorszym? Krew nie musiała oznaczać ugryzienia. Próbowała sobie wmówić, że skaleczyła się w ogrodzie. Przecież ta wystająca belka nie została jeszcze naprawiona. Albo, że to wcale nie jest jej krew, tylko dziewczynki, którą wtedy ocaliła. Przecież na pewno u niej była. Na pewno tamta jest winna brudnej poszewce. Nie potrafiła odwrócić głowy, nie chciała. Jakąś dziwną przyjemność sprawiało jej patrzenie na przyjaciółkę w takim stanie. Jakby wierzyła, że poradzi sobie z tym sama. Nie dopuszczała myśli, że Lidia może potrzebować pomocy, bo zawsze, odkąd pamięta, radziła sobie sama. Czas uciekał, a Lidia z każdą kolejną minutą coraz mniej chciała walczyć o życie. Irmina nie wiedziała, ile czasu upłynęło, ale w końcu zmusiła się, by do niej podejść. Ostrożnie stawiała kroki w obawie, iż gwałtowny ruch może zaszkodzić i przyspieszyć śmierć. Przykucnęła przy nastolatce, obserwując, jak klatka piersiowa z trudem unosi się i opada. Lidia nic nie powiedziała, czując palący wstyd. Gdyby nie schodziła, wtedy do Abigail nic by się nie wydarzyło. Wiedziała, że zawiodła współlokatorkę, która znów wszystko jej wypomni, która znów będzie zła. A przecież nie zaplanowała tego, nie przewidziała. Potrzebowała towarzystwa kogoś, kim będzie mogła się zaopiekować tak, jak nigdy nie zajęła się nią Irmina. Obawy kobiety potwierdziły się, gdy dotknęła czoła dziewczyny. Doskonale pamięta słowa tego mężczyzny o przebiegu infekcji. Jak wszystko dzieje się etapami, choć potrafią być one drastyczne, a przeżywający to ludzie zwykli mówić, że ból jest potworny. Człowiek ma wrażenie, że gotuje się od środka, choć w rzeczywistości jego dłonie i stopy są lodowate. Aż do końca pozostaje świadomy. Mężczyzna wiedział bardzo dużo, ale nigdy nie wspominał, skąd ma tę wiedzę.
Zdawać by się mogło, że jest bardzo mądry i wszystko przeczytał w książkach o przetrwaniu, które dostawał od swojego ojca, zapalonego survivalowca. Mógł słyszeć opowieści innych, starszych od siebie, lub po prostu wiedział to wszystko, bo wszystkiego doświadczył. I to więcej niż w ciągu całego swojego życia. Nie był stary, wszystko było przed nim, a skończył nieciekawie i mógł zazdrościć umarłym. Irmina nie znała nikogo, komu taki świat by jakkolwiek przypadł do gustu. Strach był czymś w porządku jedynie w fikcji, którą tworzyli autorzy, malarze i scenarzyści. Skończył gorzej niż świętej pamięci Abigail. On wciąż patrzył, jak świat, który kocha, staje w ogniu pod ręką pandemicznej aury. Co nad nią włada i dlaczego? Wciąż pozostaje pytaniem, które nigdy nie doczeka się odpowiedzi. Nikt nie był w stanie zrozumieć, co właściwie się wydarzyło i dlaczego ktoś taki jak Lydia dostał rykoszetem. Niewinni ludzie nie dostawali drugiej szansy. Jakby ktokolwiek dostawał. Jakby ktokolwiek zasługiwał i odważył się wyciągnąć słabą dłoń w stronę artysty, władającym tym teatrem śmierci. Ostrożnie położyła dziewczynę na dywanie, powstrzymując łzy. Tuż nad łokciem kawałek ciała był obgryziony, rozszarpany. Lydia próbowała walczyć, odepchnąć dziewczynkę, nim będzie za późno. Niestety już było i infekcja postępowała. Nic nie dało się zrobić. Irmina słyszała, że jeszcze w początkowej fazie można amputować rękę czy nogę kilka centymetrów nad ugryzieniem. I nie dochodziło do żadnej przemiany, do żadnej tragedii. Co najwyżej ofiara traciła krew, ale nie działo się to okropieństwo, na które Irmina właśnie musi patrzeć. Czuje, że jest to winna dziewczynie. Jej śmierć będzie oczyszczeniem, drzwiami do nowej drogi, którą obierze. Skóra wokół odcisków zębów dziecka była bordowa. Trudno było ją odróżnić od krwi, powoli sączącej się na wykładzinę. Drżały jej ręce, gdy odgarniała zabłąkane kosmyki włosów z twarzy Lydii. Siedziała skulona, patrząc, jak pulsujące żyły zyskują nowy kolor i uwydatniają się na ręce, prowadząc zakażenie dalej. Im dalej od rany, tym jaśniejsze i mniej wypukłe były żyły. Porwała tylko prześcieradło i zakryła ślad po walce. Zacisnęła materiał tak mocno, że poczuła, jak Lydia łapie ją za nadgarstek, marcząc przy tym czoło. Ona na pewno nie chciała tego zrobić. To nie jej wina, powiedziała, z trudem łapiąc powietrze. Ona nie żyje, powiedziała tylko. Głos jakby wcale nie należał do niej. Był dziwny, zachrypnięty i obco brzmiący. Jakby znów była w szpitalu i przekazywała komuś tragiczną wiadomość o śmierci pacjenta na stole operacyjnym. Widziałam, jak wstaje! Uścisk nie słabł. Lydia wciąż była wszystkiego świadoma, choć nie wiadomo było na jak długo i czy taki stan utrzyma się do końca. Lydia, ona wróciła do życia. To, co się tutaj dzieje i dlaczego tu jesteśmy? Irmina zamknęła oczy, nie panując nad emocjami. Ludzie umierają i wracają do życia. Nie są niczego świadomi i po prostu muszą tak robić. To chodzący trup, który jeśli usłyszy głośny dźwięk lub w ogóle jakikolwiek dźwięk, będzie szedł w tamtym kierunku bezmyślnie i nieświadomie. Zjadają ludzi, którzy potem na skutek infekcji zmieniają się w to coś. Delikatnie chwyciła jej dłoń. To niemożliwe! Uciekłyśmy, bo wykryto jakąś chorobę, która czyniła ludzi agresywnymi. To wszystko! Ta epidemia! Przecież musiała już ustać, minęły 2 lata! Zmyśliłam to, żebyś łatwiej się przystosowała. Chciałam dla ciebie dobrze. Myślałam, że jak opowiem bajeczkę, nie będziesz się tak bać. Dałaś mi nadzieję! Wymamrotała. Dałaś mi, kurwa, nadzieję, że kiedyś wrócę do domu. Do mamy! Lydia zaczęła płakać. Przekręciła głowę na bok, nie mogąc znieść twarzy współlokatorki. Nie mogła na nią patrzeć, nie mogła zdzierżyć jej głosu. Była wściekła i miała ochotę krzyczeć. Krzyczeć tak głośno, że wszystkie żywe trupy ją usłyszą.
Chciała wrzeszczeć na Irminę, żądając wyjaśnień. Dowiedzieć się, dlaczego wszystko potoczyło się w ten sposób i skąd ona o tym wszystkim wie, skoro nie ruszała się z tego miejsca przez ponad 2 lata. Lidia, naprawdę, ja chciałam... Delikatnie, bo na tyle pozwalały jej siły, odepchnęła od siebie dziewczynę. Zakryła twarz dłońmi, gdyż nie była w stanie przewrócić się na bok. Nie mogła się uspokoić, a milczenie ze strony Irminy wcale jej nie pomagało. Od początku! Urwała, jakby dopiero teraz doszły do niej słowa kobiety. A właściwie... To skąd ty wiesz o tym wszystkim? Skąd wiesz o żywych trupach i tym, jak się zmieniają? Każde słowo było wypowiadane sztywno, zaciekle. Złość nie opuściła Lidii, a sądząc po sposobie zachowania Irminy, nie było szans, by poczuła się lepiej. Zawsze jak wyjeżdżałaś na targi, ja włączałam radio, łapiąc działające stacje, na których mogli nadawać ludzie. Wszystko notowałam, a gdy wracałaś, chowałam wszystko i udawałam, że zajmuję się domem albo ogrodem. Wiedziałam wszystko, co do minuty. Odjazdu, przyjazdu, tempa, w jakim się poruszałaś. Wiedziałam, kiedy będziesz na rogu i ile potrzebuję czasu, by wyciągnąć radio i zeszyt, i kiedy je schować. Prawda boli jak odrywanie plastra. Zdecydowała się na powiedzenie wszystkiego szybko i za jednym razem. Lidia zasługiwała na poznanie prawdy, mimo że za chwilę nic z niej nie zapamięta. Obdarzyło ją lodowatym, nieprzyjemnym spojrzeniem. Dokładnie takim samym, jak Irmina ją, kiedy coś jej się nie podobało. Poczuła się tak, jakby wylano na nią wiadro lodowatej wody. Próbowała załagodzić sytuację, lecz wiedziała, że żadne słowa ani czyny tego nie naprawią. Może gdyby teraz nie umierała, coś byłoby możliwe i istniałby cień szansy na lepsze jutro. Może gdyby nigdzie nie jechała i była przy niej, zarażona Abigail by się do niej nie dobrała. Zarażona? Czy może chora? Próbowała sobie przypomnieć, czy dziecko miało jakieś ślady po zębach. Na pewno by to zauważyła. Dokładnie ją obejrzała. Czy nie ma gdzieś poważniejszych ran, od których należałoby zacząć? Lidia, posłuchaj, jest mi naprawdę głupio, że tak wyszło. Dlaczego mi to zrobiłaś? Ponownie odepchnęła Irminę, gdy ta próbowała złapać jej rękę. Nie wiem dlaczego, chciałam cię chronić. Przed czym, Irmina? Czy tu jest ktokolwiek oprócz nas? Nigdy nie jeździłaś na targ. Wiesz, że to było dla mnie o wiele większym ryzykiem niż cokolwiek innego? Zostawałaś w domu, bo bałaś się nie wiadomo czego. Zadrwiła, wyrzucając z siebie wszystko, co w niej się działo. Wszystko, co chciała jej powiedzieć, ale nie znalazła na to tyle odwagi. Siedziałaś w tym domku, bo tak jest wygodniej. Bo nie trzeba się narażać. Bo życie staje się iluzją bezpieczeństwa. Bez świadomości, że za furtką czeka zagrożenie. Nie trzeba się narażać, bo ktoś taki jak ja weźmie się w garść. Myślisz, że tak cudownie się jest mięsem armatnim? Myślisz, że ja się nie bałam tego świata i tego miejsca? Tych wszystkich ludzi? Z taką łatwością mogliby zrobić mi krzywdę, a nieraz okazali mi więcej serca niż ty. To ja się narażałam, nie ty. Lidia, ja naprawdę nie chciałam. Na początku, gdy nas tu odesłano, bałam się bardzo. O moją mamę, o moich przyjaciół. Bałam się każdego świtu, gdy wyjeżdżałam na targ. Bałam się, kiedy wracałam tutaj. Pamiętam, co stało się w szkole. Wiem, że była epidemia i chorzy zaatakowali szkołę. Jak strzelali do nich z helikopterów i samochodów. Jak ciała wrzucano do jednego dołu w ziemi. Strach towarzyszy mi od samego początku. Bałam się, że tobie coś się stanie, gdy mnie nie będzie. Że nie będzie miał kto ci pomóc. A ty tak po prostu siedziałaś w bezpiecznych 4 ścianach i nic mi nie powiedziałaś? Ja mogłam tam... Na moment dziewczynie zabrakło powietrza. Urwała, przełykając ciężko ślinę. Mogłeś zginąć po drodze, wiem. Wyszeptała, a wstyd rozpalał jej policzki. Dlaczego nic mi nie powiedziałaś? Co niby miało mnie chronić? Nie wiem, Lidia. Naprawdę, nie wiem. Odchyliła głowę do tyłu,
wzbraniając się przed falą silnego bólu. Czuła każdą kość, jak łamie się i boleśnie rozrywa skórę, choć nic takiego nie miało miejsca. Umierała powoli, niezwykle powoli. Zakażenie trawiło ją od środka, zaczynając od najwrażliwszych miejsc. Zaciskała pięści tak mocno, że łamała sobie paznokcie. Robiła się czerwona na twarzy, gdy wstrzymywała oddech, bo zbyt bolały ją płuca. Zwijała się w kłębek, mocno zaciskając zęby, w celu przeczekania najgorszego. Teraz także się boję. Nie wiem, co się dzieje. Chociaż wiem, że umieram. Przepraszam, że nigdy nie byłam taką Lidią, z której byłabyś zadowolona. Spojrzała na nią. Wciąż płakała. Uśmiechała się do Irminy po raz ostatni. Zamknęła oczy, nie szukając nigdzie dłoni kobiety. Oddychała jeszcze, ale wyciszając się pozwoliła, by organizm dalej robił po swojemu. Nie była gotowa odejść w taki sposób. Nigdy nie chciała odejść sama. Nie była gotowa, ale nie chciała prosić Irminy o przysługę. Ściskała w dłoni nóż, którym wkrótce będzie musiała przebić głowę dziewczyny na wylot. Wyniosła ją na dwór, gdzie otuliła ciepłym kocem i trzymając w objęciach delikatnie kołysała. Mówiła cicho o gwiazdach, które błyszczały na niebie. Chciała, by Lidia jeszcze ją słyszała. Żeby jej wybaczyła. Ostatnie słowa nie były zrozumiałe i zostawiły niepokój, którego nie powinny zostawić. Ten uśmiech też niewiele mówił. Był wymuszony. Czy nastolatka uśmiechała się szczerze? Miał być dla Irminy pocieszeniem, czy drwiną, na którą po głębokim rachunku sumienia zasługiwała? Co kryło się w mowie ciała, już na zawsze pozostanie tajemnicą. Przepraszam, Lidia. Byłam najgorszą współlokatorką na świecie i niezliczenie razy cię zawiodłam, chociaż mogłam stać za tobą murem. Zachowałam się jak idiotka, sama nie wiem czemu. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy, by tak się zachowywać. Wiem, że to wszystko moja wina. Nic ci nie powiedziałam. Nic ci nie powiedziałam, a mogłam i może do niczego by nie doszło. Irmina mocno przytuliła coraz ciszej oddychającą Lidię. Nie mogła sobie wyobrazić tego lęku przed nieznanym. Lęku, kiedy była sama i nie wiedziała, że to, co się dzieje z jej ciałem, to proces, który zniszczy ją doszczętnie, z którego nie wyjdzie żywa. Jak na ironię uśmiechnęła się przez łzy. Żywa czy martwa? Przecież to się kłóci. Przecież to nie jest możliwe. To nie może być prawda, że ty umierasz. To wszystko to jakieś nieporozumienie. Głaskała ją po twarzy. Próbowała potrząsać nastolatką, zmuszając ją do życia. Może to tchnęłoby w nią duszę. Jakąś część, rozpaczliwie pragnącą żyć. To jest takie dziwne. Powiedziała po chwili, choć nie uspokoiła się jeszcze na tyle, by myśleć racjonalnie. Chore. Nauka nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Chodzące zwłoki. Lidia, mam nadzieję, że mi to wszystko wybaczysz. Ja nigdy nie byłam taka okropna. Nie wiem, czemu padła akurat na ciebie. Przecież się lubiłyśmy. Nigdy nie byłam jak twoja matka, choć tak bardzo chciałam ją zastąpić. Wiem, że ją kochałaś i bardzo za nią tęskniłaś, lecz nie miałam serca powiedzieć ci, że już nigdy do niej nie wrócisz, że nigdy jej nie zobaczysz. Chciałam, żebyś żyła nadzieją i to był mój największy błąd. Nie chciałam, żebyś się załamała. Ta sytuacja każdemu odebrała to, co najbardziej kocha. Tobie matkę, a teraz ja tracę ciebie. To takie niesprawiedliwe. Trzymała ją bokiem, wtulając twarz w jej włosy. Oswojenie się z tą myślą, że pozbawi jej życia, nie było proste. Z każdą chwilą czuła się coraz gorzej. Tykająca bomba wydawała się być tak prosta w rozbrojeniu. Wiem, że lubisz gwiazdy. Jedna właśnie spada. Jaka szkoda, że nie możesz ich zobaczyć. Oddech dziewczyny przestał być wyczuwalny. Irmina ostatni raz mocno ją przytuliła i pocałowała Lidię w czoło. Płakała cicho, by nikt ani nic jej nie usłyszało. Chwyciła pewniej narzędzie zbrodni i pewnym ruchem wbiła je w skroń Lidii, gdy ta zdążyła ponownie otworzyć oczy już nie jako Lidia. Nie trwało to długo. Przepraszam. Założyła jej włosy za uszy, a ręce jej drżały.
nie mogła wypuścić ciała Lidii i wciąż lekko je kołysała. Potrzebowała czasu, by zrozumieć, co się stało. Prawdopodobnie nigdy nie pogodzi się ze śmiercią Lidii, ale docierała do niej informacja, że dziewczyny już nie ma w świecie żywych. Mózg powoli trawił ten fakt, a serce szybciej pompowało krew. Wreszcie zdecydowała się na zrobienie czegoś produktywnego. Położyła ciało Lidii na trawie, a sama chwiejnym krokiem udała się do przywodówki obok stajni. Z początku narzędzie wydawało się bardzo ciężkie, spowalniało ją, ale zmusiła się, by iść pod jej ulubione drzewo. Wystarczająco blisko domu i tak daleko od niej samej. Pierwsze próby kopania grobu nie należały do udanych. Łopata wyślizgiwała się z jej rąk. Nie miała wystarczająco dużo siły, by podnieść ją razem z ziemią. Zbyt płytko wbiła ją w glebę, która od braku deszczu zrobiła się twarda i sucha. Za każdym nieudanym podejściem krzyczała, rzucając narzędzie na ziemię. Nawet tak prosta czynność stała się dziwnie trudna, nieznana. A przecież od wielu miesięcy pracowała w ogrodzie i nie dostrzegała w tym żadnej trudności. Co tym razem poszło nie tak? Ocierając łzy z oczu, pomyślała o zmarłej współlokatorce. Czy ona by wywiesiła białą flagę od tak, porzucając zadanie do wykonania? Czemu choć raz nie mogła być jak ta wesoła nastolatka, która już nie żyje? Choć raz mogłaby wziąć z niej przykład i zrobić coś tak porządnie jak ona. Poświęcić się zadaniu w zupełności, skupiając się na nim, nie myśląc o niczym innym. Tylko łopata, ona i ziemia, którą trzeba przekopać. Wstała, kiedy słońce zniknęło z zasięgu jej wzroku. Przyszedł przyjemny wieczorny chłód. To z jego pomocą zabrała się do pracy. Prosta, powtarzalna czynność, przy której jej umysł zazna spokoju. Musi to zrobić. Prawo do pochówku wciąż istniało i choć nie będzie tu księdza, rodziny ani przemówień, była pewna, że tego właśnie by chciała. Lidia i jej matka. Nic specjalnego, choć niezwykle ważnego. Może to miejsce zostanie kiedyś zapomniane, lub Irminie przyjdzie opuścić je w poszukiwaniu lepszego życia i szansy. Może i nic z niego nie zostanie w wyniku katastrofy, tej spowodowanej naturą, jak i działaniem człowieka. Ona nigdy nie zapomni dziewczyny, ani skromnego grobu, gdzie zawsze będzie krzyż, a kwiatów kiedyś zabraknie. Jeśli ktoś, ktokolwiek, jakimś cudem znajdzie to miejsce i kopczyk ziemi. Z czułością wzięła ciało i zawinęła je w koc. Nie było widać nawet twarzy. Zresztą Irmina nie chciała jej widzieć. Nie w takim wydaniu. Nie tak uszkodzone ciało, nie taką Lidię. Koc szybko zyskał nowe plamy. Tam, gdzie była ręka oraz druga. Głowa, okolice skroni. Nigdy nie sądziła, słuchając samotnego mężczyzny, że przyjdzie jej zmierzyć się oko w oko ze śmiercią schodzącym martwym ciałem. Nie wierzyła, że to jest takie ciężkie i wymaga niemałej siły umysłu. Czy chciałaby, by nastolatka chodziła bezmyślnie wśród innych? Czegoś, co niezaprzeczalnie było człowiekiem? Może wtedy byłoby jej łatwiej. Mogłaby ją oglądać od czasu do czasu. Głowę nieskalaną żadnym urazem, bez którego nie rozpaczałaby teraz tak mocno. Opamiętaj się i choć raz posłuchaj kogoś, kto wie więcej niż ty, powiedziała do siebie. Złośliwa część jej natury zaczynała denerwować. Nigdy nie miała 100% zaufania do nikogo. Nawet do Lidii. A pomimo tego wcześniej nie poddawała wątpliwości słów Singla. Z jakiegoś powodu do teraz robiła wszystko według jego zasad. Nagle przestała mu ufać. Przestała, bo była pewna, że w jej życiu nie stanie się nic złego i zwyczajnie nie będzie to jej dotyczyć. Klęczała na ziemi, by umieścić ciało w wykopanym grobie. Tym razem była już spokojna i nie targały nią emocje. Twarz miała czerwoną z wysiłku i dyszała ciężko po pracy, jaką wykonała. Otrzepała ubranie z piachu i powoli zaczęła zasypywać dół.
Łopata znów szła w ruch i mimo odcisków na dłoniach wydajność pozostawała bez zmian. Z kamieni ułożyła krzyż i nim wstała, poświęciła chwilę na modlitwę. Dawno nie czuła takiej potrzeby, ale w tej sytuacji nie miała lepszego pomysłu na zajęcie myśli. Była skupiona. Myliła się. I wielokrotnie zaczynała od początku. Ale im mniej zwracała uwagę na to, co się działo wokół niej, tym płynniej szła jej rozmowa z Bogiem. Nie kłóciła się z myślami na temat Jego istnienia czy też nie, a nauczona konkretnych, schematycznych zachowań uznała, że to najlepsze, co może zrobić. Nie liczyła, że w jakiś sposób jej to pomoże, a na pewno nie zaszkodzi. Odeszła od grobu, pozostawiając ogród nieuporządkowany. Nic nie zostało schowane na miejsce. Musiała jeszcze zająć się ciałem Abigail, leżącym na podłodze pokoju gościnnego. Na pewno matka będzie chciała je zobaczyć i ewentualnie pochować. Nie znała zwyczajów ludzi z tamtych okolic. Ciężko będzie jej opowiedzieć, do czego doszło i dlaczego. Nie mogła temu zapobiec w żaden sposób. Czy na pewno? Wiedziała, że dziecko było słabe. Wiedziała, że istnieje mała szansa, by jakkolwiek jemu pomóc. Sama nawet powiedziała, że dziewczynka na pewno nie przeżyje. Wychodząc tego dnia z domu, naraziła dobroduszną Lidię i teraz słono płaci. Nie miała prawa jej zabronić wchodzić do pomieszczenia, chociaż nie chciała, by interesowała się kimś takim jak dziewczynka. Przywiązanie, chęć opieki nie były wrodzone. Dało się je nabyć w takich momentach. I tak się poniekąd stało. Szkoda, że trwało to tak krótko i nikt nie zdążył dobrze się poznać na tyle, by wyszła z tego silna relacja o charakterze symbiozy. Znalazła stare prześcieradło, w które zawinęła zwłoki dziecka. Prawdziwym wyzwaniem będzie przetransportowanie ich do wioski, do której konno jedzie się 1,5 godziny, zachowując żwawe tempo. Jak długo zajmie jej dowiezienie tam ciała, wolała nawet nie zgadywać. Już samo myślenie o tym wprawiało ją w spory dyskomfort. Nie mając siły sprzątać bałaganu, położyła się na kanapie, patrząc nieobecnym wzrokiem przed siebie. Jakoś tak cicho i przygnębiająco zrobiło się w tym domu. Wydawał się nagle taki ogromny, o wiele większy niż był w rzeczywistości. Jedynym dźwiękiem świadczącym o tym, że dom żyje, był jej oddech. Cichy, urywany oddech należący do osoby, która zdecydowanie nie chce w nim być. Myśli powracały do Lidii, mężczyzny i matek. Co każda z nich zrobiłaby w takiej sytuacji? Lidia miała wspaniałą rodzinę, nie mogła narzekać. Na pewno tęsknili za sobą tak mocno, jak ona za poprzednim życiem, kiedy wszystko było piękne i wspaniałe. Rodzina Irminy również była w porządku, choć od czasu jej wyjazdu na praktyki nie mieli okazji spędzić wystarczającej ilości czasu razem i teraz tego bardzo żałowała. Widziała plus takiego rozwiązania. Nie widziała ich dawno, więc o nich nie myślała. Nie myślała, więc nie tęskniła tak jak Lidia. Ona w dniu wybuchu choroby całowała matkę w czoło na pożegnanie. Teraz to już nie było takie ważne. Ani jedno, ani drugie nie miało znaczenia. Długo nie mogła znaleźć sobie wygodnej pozycji do zasnięcia. Przekręcała się z boku na bok. Było jej zimno i gorąco na przemian. Miała silne przeczucie, że wariuje od znacznej ilości kontrastów. Drażniło ją wszystko i nie przeszkadzało jej nic. Nie mogła znieść smrodu przepoconych, zakrwawionych ubrań, a jednocześnie stanowiły jedyną pamiątkę po zmarłej. Musi się ich pozbyć. Zasnęła z radiem, które szumiało przez zakłócenia. Ktoś coś mówił, a właściwie próbował, bo przez spożyty trunek inaczej nie dało się tego nazwać. Aż dziwne, że jeszcze komukolwiek się udawało. Wszyscy, których znała, dawno przestali nadawać. Samotny mężczyzna, dwie kobiety i dziewczyna
którą od tego pomysłu najpewniej odciągnęła grupa. Firanki w oknie delikatnie powiewały, a wiatr był przyjemny. Okna otwarte zostały w całym domu, by pozbyć się zapachu śmierci. Około 3:00 udało jej się zasnąć, a rano radio było wyłączone. Przywiązanie ciała do grzbietu zwierzęcia wydawało jej się nieetyczne. Trzymanie go podczas jednoczesnej jazdy obrzydliwe, a angażowanie w to dwóch koni niewykonalne. Zresztą nie ma szans na to, że oswoi konia dziewczyny. Już od wypadku był agresywny, a ona nie miała żadnych zdolności, mogąc uspokoić zwierzę i nakłonić je do współpracy. Zależało jej, by zadanie zostało wykonane szybko, więc owinięte ciało dziecka trzymała przed sobą i przemierzała las z tym jednym bagażem. Dziś nie będzie sprzedawcą. Ani już nigdy w przyszłości. Musiała mieć plan, który pozwoli jej przeżyć. Najrozsądniej byłoby nie porzucać dotychczasowego życia. Jakoś oswoi się w pustym domu. Może będzie przyjeżdżała rzadziej, bo aż tyle żywności nie będzie jej potrzebne. Albo zamieszka z nimi. Na pewno mają gdzieś pokój do wynajęcia, gdzie może zostać w zamian za pracę, a obecny dom będzie pustoszeć. Aż wyrosną w nim rośliny i wszystko koniec końców skomponuje się z naturą, która tak chętnie to wszystko pochłonie. Musiała zachować czujność na wypadek pojawienia się zmartwychwstałych. Nigdzie jednak ich nie było, jakby w ogóle zaraza nie dotknęła tego miejsca. Martwi nie kręcili się w tych rejonach. Na pewno wybrali tymczasowo większe miasta z racji większego hałasu. Tu, na odludziu, panowała cisza. Nic nie wskazywało na to, by chmara istot rodem z mitologii nagle pojawi się przed nią i przyprawi o zawał serca. Być może kobieta, z którą rozmawiała, tym razem powie jej coś więcej. Była prawie pewna, że dziewczynka była jej dzieckiem. Mówiła o niej tak nieprzyjemnie, bo nie wierzyła, że sytuacja może wyjść na prostą. Ginęło wiele dzieci. Mnóstwo ich sekretów zostało zabrane do grobu i nigdy nikt nie dowie się o nich. Rodzice niekoniecznie wiedzieli, co robiło ich pociechy, które od pracy jeszcze stroniły, chcąc bardzo zachować pozory dzieciństwa, podobnego do tego, które mieli rodzice. Czy było w tym coś złego? Irmina nie mogła jednoznacznie stwierdzić. Nie było tu odpowiedzi tak albo nie. Jeśli cokolwiek udałoby się wyciągnąć, sprowadzić rozmowę na taki temat, może w przyszłości kogoś dałoby radę ochronić. Ktoś, kto w przyszłości będzie odpowiedzialny za to miejsce. O ile wcześniej wszyscy mieszkańcy nie zostaną zabici, pomyślała. Ciało kilkakrotnie wysunęło się z jej rąk, a wolniej jechać już nie mogła. Nie przejechała dużo, sądząc po specyficznych znakach, które kiedyś zauważyła Lidia i jej o nich opowiedziała. Tak było prościej rozeznać się w terenie, stającym się mniej obcym każdego dnia. Za każdym razem znaki utrwalały się i następny wyjazd stawał się tylko przyjemną wędrówką. Nie pamiętała wszystkiego. Nie na każdą rzecz zwracała uwagę, kierując się instynktem, a trochę powierzając to zadanie wierzchowcowi, który, podobnie jak ona, tę drogę pamięta. Poleganie na innych musi się wreszcie skończyć. Musi opracować wszystko sama, choćby dla własnego wygodnictwa. Kobieta już siedziała przed sklepikiem, który można było określić mianem plegotargu. Było tam wszystko i nic w przeciwieństwie do bazaru kilka kilometrów dalej. Tu dało się kupić coś słodkiego i środki do pierwszej pomocy. Kiedyś widziała tu kot z Polaru, a nawet szampon do włosów. Zawsze ją to zadziwiało i przypominało o tym, jaką codziennością i przeciętnością było wybranie się do ulubionej drogerii po kosmetyki w owocowo-mlecznych zapachach. Można znaleźć tu skarby, jeśli spędzi się tutaj odpowiednią ilość czasu. Tym razem kobieta wyglądała na wypoczętą i zdrową, co ucieszyło Irminę, jakby to jeszcze było równoznaczne z tym, że zacznie mówić o tajemnicach tego miejsca. Nie mam zbyt dobrych wieści.
zaczęła próbując zatrzymać zwierzę. Trzymając ciało i wodze było to mało prawdopodobne, ale zostało to zauważone, bo nie wiedzieć kiedy, opalone ręce przytrzymały zwierzę. Zsunęła się na ziemię. Przyjeżdżanie do mnie z takim towarem nie jest zbyt mądrym posunięciem, usłyszała w odpowiedzi. Poczuła się nieco zbita z tropu. Absolutnie nic nie sprzedawała, a radę zrozumiała po chwili. O nie, nie mam tam żadnego mięsa, to nie jest na sprzedaż. Kanibalizm nie wchodził w grę. Desperacja jeszcze nie była tak silna. Przekonywała samą siebie, że to wyklucza, ale czy miała pewność, co zrobi w kryzysowej sytuacji? Cel mojej wizyty jest inny, ale musi pani być ze mną szczera. To będzie długa rozmowa. Nie wydaje mi się. Wszystko powiedziałam ci ostatnio. Czego jeszcze nie rozumiesz? Właściwie to niczego. Twarz rozmówczyni złagodniała, choć było widać, że nie ma ochoty na spowiedź. A Irmina tak bardzo chciała usłyszeć wszystko o tej okolicy. Jak inaczej ma ostrzegać innych? Jak inaczej ma opowiadać o miejscu, w którym żyje, jeśli wie tyle, ile sama widziała? Skoro nie chcesz tego sprzedać, to co to właściwie jest? Po co wozisz rzeczy, których nie masz zamiaru chociażby wymienić? Jestem beznadziejnym myśliwym i mam problem ze strzelaniem do kaczki. To nie dziczyzna, a zdaję sobie sprawę, że to towar, o jakim każde skrycie marzy. Nie tym razem. Długo chcesz mnie trzymać w niepewności? Irmina westchnęła. Słowa nie chciały jej przejść przez gardło. Jak dokładnie wyglądało twoje dziecko? W co było ubrane, gdy widziała się po raz ostatni? Miał warkoczyki, prawda? Bredzisz, Irmina. Uwzięłaś się na coś, co nie jest możliwe. Mówiłam ci, że ginie tu sporo ludzi. Skąd pomysł, że to moją córkę znalazłaś martwą? Czyli przyznajesz, że zaginęła. Dziewczyna nie dawała za wygraną. Była pewna, że Abigail jest z nią spokrewniona. Były dość podobne, a już na pewno rysy twarzy i kolor oczu były cechą wspólną dla obu tych ludzi. To, że zniknęła, nie jest żadną tajemnicą. Ale dalej nie wiem, dlaczego łączysz to akurat ze mną. Spojrzała na nią niepewna, zdziwiona. Nie zniechęciło to jednak Irminy. Była nastawiona tak samo walecznie jak przedtem. Mówiłaś o swoim dziecku w taki dziwny sposób, jakby jego zaginięcie wcale nie zrobiło na tobie wrażenia, bo je wyparłaś, świadomie zapomniałaś. Nie wierzyłaś jej, a kiedy nie wróciła... Poza tym widziałam twoją reakcję, kiedy mówiłam, że jest ranna. Kochałaś je. Matki zwykle nie mogą znieść, że ich dziecku dzieje się coś bardzo złego. Lidia nie żyje, Abigail też. Inni mogą nie być bezpieczni. Przykro mi z powodu twojej przyjaciółki. Nie wiem, czy jestem w stanie pomóc. Zdajesz sobie sprawę, że nic nie wygląda jak dawniej. Każdy próbuje tak żyć i gdy dociera do niego, że nie, niemożliwe, zaczyna wszystkiemu zaprzeczać. Próbujesz przekonać samą siebie i ludzi dookoła, że to przejściowe, że to minie i że jeszcze kiedyś wrócisz do tej pracy, której nienawidzisz. I wcale nie będzie ona taka zła. No jednak nie mija. Dochodzi do momentu, gdy na nic nie zwracasz uwagi, bo przecież i tak każdy jest zarażony i stanie się tym paskudztwem, niezależnie czy został ugryziony, czy też nie. Tu jeszcze nie dotarły. Słyszałam od innych, że większe miasta są w krytycznych sytuacjach. Handlarze robią porządek. Oczywiście nocą, kiedy nikt nie patrzy, przez co masz wrażenie, że jesteś w raju. Tak jak podejrzewała. Byli. Tylko nie tam, gdzie myślała. Nie w lasach, nie między ludźmi. Dobrze, że ktokolwiek w ogóle zajął się problemem. Ona nie byłaby w tym dobra. Pamiętała, co czuła, kiedy wbijała nóż w skroń Lidii. Nie dałaby rady tego zrobić innym. Jedno takie doświadczenie utwierdziło ją w przekonaniu, że jest zbyt słaba. Pokiwała głową, patrząc na kobietę. Przyłapała się na tym, że patrzy tam, gdzie leży ciało dziecka. Wciąż jednak nie przyznawała się, że jest, a raczej była matką. Rzadko kiedy chce się stracić rolę, w której ktoś czuł się spełniony. To jak strata ręki, którą potrafi się pisać. Widząc, że jest gotowa, położyła jej dłoń na ramieniu, okazując wsparcie i zrozumienie, na które z pewnością czekała od dnia, w którym Abigail zaginęła. Powoli podeszły do zawiniątka. Odsłoniła tak, by było widać twarz. Rana na głowie nie zasklepiła się, wciąż gęsta krew wyciekała z dziury. Było jej przykro. Widziała w niej siebie sprzed kilku godzin. To strata, której nie będzie się długo rozpamiętywać,
bo liczy się przetrwanie. Nie ma czasu, by myśleć o nieżyjących bliskich, gdy wokół ciebie są ludzie, których łączy z tobą przeznaczenie. Przyszłość nie ma dla was dobrych planów, a dobra wróżka nie przepowie, że pandemia to tylko okres przejściowy. Chodź ze mną, pokażę ci coś. Szła zgarbiona za kobietą i zastanawiała się, skąd nagle tak spokojny ton. Przecież właśnie dowiedziała się, że najbliższa jej osoba straciła życie. Widziała jej poszywane, nieumyte ciało i rozczochrane włosy. Nie chciała już bawić się w zgadywanki. Chciała, by już wszystko stało się jasne i nic nie zakłócało spokoju, na który zasługuje ona i kobieta. Sklepik okazał się mieć przejście z zaplecza do niewielkiego domku parterowego z sypialnią i łazienką. Był zadbany i przytulny, ładnie urządzony. Pełnił jedną funkcję i zrozumiała, że nie trzeba jej było nic więcej. Spędzając całe dnie na targowisku, jedyne co robiło się późnym wieczorem, to opadanie na łóżko wykończonym. Poprowadziła ją dalej, w kierunku furtki. Błyszczała w świetle słońca, które wyłaniało się zza chmur. Niedawno została pomalowana. Wciąż trzymając córkę, otworzyła bramkę, nie czekając, aż Irmina wejdzie na niewielki, odgrodzony teren. Rozejrzała się przerażona. Krzyże, jeden obok drugiego, bardzo blisko siebie. Każdy krzyż przyozdabiała tabliczka z imieniem. Caroline, lat 14. Luke, lat 17. Przełknęła z trudem ślinę. Kobieta przyprowadziła ją na cmentarz, który miała za domem.